Odzyskałem internet. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie, odzyskałem internet dzięki waszym lajkom i komentarzom. Za to bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję. Wczoraj nie miałem, nie mogłem za to wrzucić normalnego filmu, więc niestety musiałem wrzucić taki z telefonu, ale dzisiaj już spokojnie wracamy z powrotem do Minecraft Palionowo, na którym znowu będziemy rozwiązywać prawdopodobnie trzecie zadanie, które dostaniemy od tego dziwnego kogoś. A ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Pozdro, życzę miłego oglądania. Tak, widzowie, dalej nie byłem u fryzjera, dalej te włosy rosną i rosną, a ja nie wiem, co mam z nimi zrobić, więc bardzo was przepraszam za to, co tam się dzieje, ale ja za niedługo chyba wracam do czapki, bo one się totalnie nie chcą jakkolwiek ułożyć, mam totalny rozpierdziel tam, ale nieważne. Jesteśmy na Palionowie, tradycyjnie u siebie na chacie jestem i zaraz będziemy iść znowu będziemy iść w tamto miejsce do tej mojej głowy, zobaczyć, czy przypadkiem nie ma tam jakiegoś trzeciego zadania, które mamy do zrobienia. Zanim jednak rozpoczniemy, w sumie to nie wiem, co mam innego zrobić, bo od razu by trzeba było pójść, bo kurczę, tutaj już mam wszystko zrobione. Jedyne co, to jeszcze sprawdzę, czy tutaj coś się stało przy tej kolejce jakiegoś, czy coś się pozmieniało może, czy nie. Tu mamy normalnie wózki, jak mamy wózki, to oddajemy tu regularnie i pewnie dzisiaj znowu coś będziemy musieli tutaj oddać. No ale tam się boję wchodzić. Interesuje mnie bardzo w sumie ta skrzynka. Ja bym rozwalił tu od tej strony, żeby się do niej dostać. Czy tu się coś zmieniło? Nie, dalej jest to samo, co było, więc zostawiamy tą książkę, nie wiem, nieważne, ta informacja nie dotyczy. W takim razie ten ktoś, kto zrobił tą kolejkę, w sumie zrobił ją taką nieskończoną, tam jest tak ciemno strasznie, ja tam się boję, ja boję się tam patrzeć, co tam jest w ogóle, bo wygląda to totalnie strasznie i naprawdę przysięgam, nie chciałbym tam wchodzić, bo boję się, że już nie wrócę stamtąd, a już wystarczy, że internet mi zabiera ten gościu. Dobra, idźmy w tamto miejsce, zobaczmy, co dzisiaj się szykuje, jakie zadanie. Ja podejrzewam, że będzie tam jakieś zadanie tradycyjnie. Pewnie to będzie też jakieś większe zadanie niż zazwyczaj, ze względu na to, że wywalił mi internet pewnie nie bez powodu, pewnie nie miał zadania dla mnie na wczoraj. No i musiał potrzebował więcej czasu, żeby przygotować. Nie wiem, kto to jest w ogóle, chciałbym się dowiedzieć. Dobra, tu są otwarte drzwi, już tego nawet chyba nie zamykam. Lecimy tradycyjnie tym tunelem, mam nadzieję, że zadanie kolejne, które będzie, które... Mam nadzieję, że tam czeka, bo mam nadzieję, że im szybciej te zadania zrobimy, tym szybciej ten ktoś da nam spokój. O kurde. Mamy tutaj oponenta. Dobra, pozbyliśmy się go. Tu powinien być dziś kosz na końcu, kurde, jakiś... O, wiem, co zrobimy, patrzcie, robimy coś takiego. O. Super, mam nadzieję, że się nie obrazi na mnie, że rozwalam. Tutaj się nic nie zmieniło. Podatek za życie, tu wiadomo, o co chodzi. A czekajcie, czy ja tego podatku nie miałem przypadkiem codziennie odprowadzać? Każdego dnia będziesz dawał... O kurde, ja zapomniałem. O kurde. Dawał mi zapłatę za to, że żyjesz. No nie wiem, może on traktuje te zadania jako zapłatę. Dobra. Ej, tu były tabliczki! Co tu się stało? Czekajcie. Ej, tu jest jakieś przejście. Co jest? Dobra, tu jest kolejne zadanie. Jak on to zrobił? Dobra. Zadanie trzecie. Zbuduj z tego mój posąg i daj mi mapę do posągu. Co? O kurde, dobra, mamy sporo tego. Zróbmy tak, weźmy to wszystko w takim razie, skoro mówi, że z tego mamy zbudować posąg, to bierzemy wszystko w takim razie. Dał nam dynię, żeby mieć głowę. Okej. Jak ja to mam ze sobą zabrać, przepraszam bardzo? Wszystko jest za dużo? Jak ja to mam zabrać? Dobra, wrócimy tu później po to. Idziemy najpierw wybudować posąg. Tam widzę też, że mapa była. Ta lawa w sumie nie wiem, po co mi jest, ale dobra. Zróbmy z tego najpierw posąg. Okej, czyli zadanie... Zadanie dosyć ciekawe i posąg i do niego mapę. Czyli najlepiej jak to zrobimy gdzieś poza Palionowe, żeby to nie było gdzieś w środku. Więc ja bym się oddalił gdzieś dalej. Znajdziemy zaraz jakieś wybitne miejsce na to. Ej, ja już się zgubiłem, ja nie wiem, gdzie jestem w tym tunelu. W sensie, ja miałem taką skidę, że już w ogóle nie wiedziałem, czy następny zakręt będzie w prawo, czy w lewo. A tak to już prawie go na pamięć znałem. Dobra. O, ziemniak mi drobnął, jak miło. Dobra, zróbmy posąg. Gdzie by można było zrobić posąg takiego... takiego ziomka, który mnie denerwuje. W ogóle nawet nie wiem, jak on wygląda. Jak ja mam mu zrobić posąg, jak ja nie wiem, jak on wygląda? To trochę jak prosić... nie wiem, żeby uczeń gry na pianinie zagrał w utwór, nie słysząc go nigdy, albo... No bo nie wiem, albo nie ma, jakby nie miał nut. No nie wiem, no to jest troszkę nie do zrobienia, no ale dobra. Skoro takie zadanie, no to trzeba będzie to zrobić. Tylko ja bym jedną rzecz chciał zrobić jeszcze. Jako, że jestem sam na serwerze, co szybko sprawdziłem, to bym sobie kimnął się. Żeby po prostu na spokojnie
żeby mnie te moby nie denerwowały tej nocy, bo tutaj mnie to już za bardzo męczy. Dobra, gdzie byśmy mogli to zbudować? Ja za bardzo nie wiem gdzie, ale... wiecie co, ja to chyba zbuduję na pustyni, tak mi się wydaje, bo tam jest pustynia w tamtą stronę i w tamtą stronę można by było, prawda, zrobić fajny... O kurde, te moby tutaj, jak wy żyjecie dalej? Na pustyni będzie sporo miejsca na to, żeby zbudować taki posąg. Ja w ogóle nie wiem, jak go zbudować, jak on ma wyglądać. To jest trochę nie do zrobienia, ja nawet nie wiem, jak on chce, żeby to wyglądało. Dobra, no trudno, spróbujemy coś zrobić. Czekajcie, tu przejść, czy ja przeskoczę tam na tamtą stronę? Dobra, przejdę mostem normalnie. O kurde, czerwona owca! Co jest grane? Dobra, ja pierwszy raz widzę tą czerwoną owcę tutaj. Dobra, lecimy w takim razie na pustynię zbudować ten posąg. Mam nadzieję, że nam się to uda jakoś zrobić. A w tym czasie, widzu, proszę cię o to, abyś zostawił łapkę w górę. Im więcej łapek w górę, tym pewnie mniej zadań będzie mnie czekało. Albo może da mi spokój po jakimś czasie. Dobra, to jest idealne miejsce na taki posąg, tak mi się wydaje. Tu nic nie ma. Co to jest w ogóle? To jest jakiś inny posąg? Nie wiem, czyje to jest, ale dobra. W tym miejscu, to jest miejsce naszego przyszłego posągu. Rozwalmy to, żeby tutaj było, prawda, czysty teren, bez tych patyków, tak, okej. Wyrzucamy te patyki tutaj, kurde, jeszcze ten jeden patyk spadł, ma. No, no co jest? Idź ode mnie. Dobra, i teraz tak, będziemy potrzebować, co my mamy tutaj do dyspozycji? Mamy złoto, mamy takie murki, mamy magma bloki. Mamy dynię i to jest wszystko. Dobra, dobra, to tak, ja proponuję, żebyśmy zrobili stopy z magmy. To jest to, że stopy z magmy zrobimy. Zróbmy je może w ten sposób. Okej, to wygląda strasznie. Nie będę ukrywał, to wygląda strasznie. Same nogi wyglądają już strasznie, o Boże. Dobra, ale teraz tak, na nich możemy chodzić na shifcie, więc tak byśmy zrobili też. O, no nie. Dobra, coś takiego. I teraz tak. Co tu więcej zrobić z nogami, kurde? Czekajcie, tutaj zrobiły takie schodki. Czy to dobrze wygląda? Czy to wygląda jak nogi? No chyba wygląda, dobra, niech jest, że to są buty niby. I teraz zróbmy tak. Odskoczmy o jedno do góry. Z tego zrobimy nogi. O nie. Dobra, jeszcze raz wchodzimy. Tu postawię taką kontrolną tą, żebym mógł sobie tu wchodzić. I teraz tak, tu. I tu mamy teraz nogi do zrobienia. Dobra, mamy jakieś nogi. Nie wiem jak to będzie wyglądać totalnie, no ale dobra. Przejdźmy tutaj na tą stronę. Tutaj, tak, okej. I teraz, ała, zejdziemy tutaj na dół i zbudujemy tutaj w tym miejscu kolejne nogi, okej. Czy to wygląda jak jakiś posąg? No może to wyglądać jak posąg w sumie za jakiś czas. Tylko trzeba teraz jeszcze jedną rzecz zrobić, czyli dostać się tam jakoś na górę znowu. Czekajcie, czy jak ja tutaj wyleję wodę, o. Okej, dostaliśmy się na górę. Teraz zróbmy tutaj z tego taki jakby tłów, nie wiem jak to nazwać, dobra. To jest straszny posąg. Ja już to czuję, że jeżeli my trafimy i jeżeli on faktycznie tak wygląda, to będzie bardzo straszny człowiek. Na pewno, to będzie bardzo straszny człowiek. Ja nie wiem teraz, czy jak to proporcjonalnie wygląda, czy dobrze, czy nie. Nie wiem, ten posąg będzie tragiczny. Ja już to czuję. No ale dobra, zróbmy jeszcze o kurde, skończyły mi się te, ale dobra, dało nam strasznie dużo tego budulca, więc chciało na pewno, żeby ten posąg był duży. Co oznacza, że czeka nas dużo budowania, ale dobra, zróbmy coś takiego. Coś takiego i teraz zróbmy ręce. Ręce zróbmy tak. Tak. I teraz przydałoby się zejść z tym w dół. Więc zróbmy coś takiego. Dobra. Jakoś to wygląda, szczerze przyznam. Dobra, coś takiego. Mamy. Dobra, dobra. Nie jest źle, nie jest źle mi się wydaje. Nie jest tragedia. Może być. Wylejmy teraz tutaj. I uwaga, próbujemy z tej strony zrobić to. O nie, to nie tutaj, bo najpierw musimy zrobić na bok. Trochę mnie poniosło. Dobra, zróbmy raz. Nie, źle. Nie wiem, czy mi to spadło? Chyba spadło, dobra. Coś takiego. Teraz tu wodę rozlewamy. I robimy tak. Do jakiego to jest poziomu? Kurde, nawet nie sprawdziłem tam, do jakiego to jest poziomu zrobione. Ej, skończyły mi się. Dobra. Jeszcze jeden. Dobra, mamy to. Okej, nabierzmy powietrza. Teraz tak, ja bym zszedł na dół i zobaczył, jak to wygląda aktualnie.
Dobra, dobra, ten posąg nawet ładny jest, szczerze przyznam. Ej, dobra. Dobra, nie jest źle, nie jest tragicznie. Dobra, teraz zajmijmy się głową. To głowa będzie najciekawsza, bo do głowy mamy dynię, więc chyba chodzi o to, żeby dynię wykorzystać w głowie. Więc dobra, zróbmy tak. Tu jest środek. Środek to są te dwa bloki. Więc zróbmy tak. I zróbmy mu znowu z tego. O nie, to z tego, nie, z tego. Coś takiego. To jest chyba, to jest dobre, no. Teraz czekajcie, my się tutaj się dostać tylko na to. Dobra, zróbmy tak. Mam jedną dynię i dynię to trochę ciężko jest wykorzystać, bo ja zrobiłem to symetrycznie i trochę ciężko z jedną dynią będzie to zrobić. Więc może dynię sobie podarujemy, może nam odpuści. I może nie będzie trzeba robić tej dyni. Dobra, zróbmy. Mamy 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, i to jest najbardziej wymagający posąg, jaki w życiu buduję, naprawdę. Nigdy takiego posągu nie wybudowałem. I teraz trzeba mu wymyślić jakąś twarz. Dobra, to już jest tyle. O kurde, ej dobra, ten posąg mi się podoba nawet. O! Kurczę, już myślałem, że spadnę, nie? Dobra, mamy to. Ale się skupiam przy tym, nie? Nigdy się tak nie skupiałem przy budowaniu jakiegokolwiek posągu. Tutaj tak. Dobra, z tej strony zróbmy... Zabudujmy to całkowicie z tego powodu, że tutaj tej twarzy nawet nie będzie. I teraz... teraz musimy zrobić taką jedną... taki jeden myk. Taką taktykę. Żeby się przedostać trochę bardziej w tą stronę i zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Dobra, coś takiego. Weźmy tą wodę stąd, dajmy ją tutaj. Okej, okay, dobrze, dobrze rozlana woda. I teraz tak, jednak żartowałem, jednak źle rozlana woda. Postawmy ją tutaj. I dobra, jaki to jest wymagający projekt w ogóle, co jest grane? Dobra, zróbmy tak i tak. Oko, oko. Z magmy zrobimy mu usta. O nie, 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 nie. Czyli jednak powinienem dalej tą wodę dać. Woda, woda, woda. Dobra, coś takiego. Okej. I teraz tak. Usta zrobimy mu... Żeby był uśmiechnięty, żeby był uśmiechnięty. O, to jest to. Zróbmy mu takie coś, żeby był uśmiechnięty. Zróbmy tak. Czekajcie, kurde, gdzie... Mam jeszcze te bloki? Mam. Czy to wygląda dobrze? Czy to wygląda dobrze? Czat, jaki czat? Widzowie, już jakbym na live był. Już się troszkę zapomniałem. Tu, rozwalmy to. Rozwalmy to. Zabierzmy wodę. I rozwalmy to i spadamy na dół. I zobaczmy, jak to wygląda z daleka. Czy my mamy zbudowany posąg właśnie w tym momencie? Czy to jest to, co on chciał? Czy tak to ma wyglądać? Czekajcie, niech ta woda spłynie, da mi czas spłynąć. Tu są jakieś bloki jeszcze. Weźmy to, żeby tutaj nie było syfu. Oddam mu te bloki, bo ja boję się, że on będzie na mnie zły, jeżeli ja mu ich nie oddam. No! Imo? Świetny jest ten posąg. Ja jestem z siebie dumny. Ja jestem z siebie dumny i... Mam nadzieję, że on też ze mnie będzie dumny. Dobra, i teraz lecimy z powrotem po tą lawę i po tą mapę, żeby dać mapę do tego. Czyli przyjdziemy tu, klikniemy mapę po prostu. No wydaje mi się, że posąg jest spoko. Tak mi się wydaje, że nie ma to tamto. Posąg jest niczego sobie. Nie wiem, widzowie, napiszcie, co o tym sądzicie, bo ja nie wiem. Ciężko powiedzieć, co ja mam o tym sądzić. Ale dobra, dajcie znać, czy ja nie wiem, czy ten posąg zostanie zaakceptowany w ogóle, czy nie. Więc tak, musimy tam pójść po tą mapę. Jak będziemy mieli tą mapę, zrobić tą mapę i wysłać ją po prostu tym wagonikiem do tego ziomka. Mam nadzieję, że to będzie dobre. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazi i że zaakceptuje taki dar od nas. Dobra, jestem już przy tych skrzynkach. Czekajcie, odłóżmy tutaj to wszystko, co wzięliśmy stąd. Bo w ogóle nie wykorzystaliśmy prawie złota. No nie wiem, najwyżej nam będzie kazał to poprawić. Weźmy lawę. Lawy on tam jakoś chciał dużo ode mnie bardzo. Nie wiem dlaczego tak tyle chciał, ale dobra, weźmy mapę.
I to powinno nam wystarczyć, tak mi się wydaje. Dobra, ja też zrobię cięcie. O kurde, nie tak to miało wyglądać. Zrobię cięcie, teraz widzimy się, jak już będę tam po prostu przy tym posągu, bo przecież tam się idzie w dniem i nocą. Dobra, jestem już tutaj, jest dzień i teraz tak. Ja myślę, że tą lawę wykorzystamy tak, żeby po prostu zaznaczyć teren, który jest wokół tego i rozlejemy ją po prostu wokół tego posągu. No nie strzelaj do mnie. Dobra, załatwiony. Creeper, mam nadzieję, że... No dlaczego? Dlaczego ty to robisz? Cofnij się. Ty też się cofnij. Załatwmy to już, miejmy to z głowy, proszę. Dobra. Zróbmy tą, wykopmy to tak dookoła. To po prostu będzie fajnie na mapie wyglądało, że to będzie zaznaczone taką lawą. Więc w sumie myślę, że to nie jest taki nawet tragiczny pomysł. Zróbmy coś takiego i mam nadzieję, że to zostanie zaakceptowane, bo jak nie, to tragedia. Zróbmy to tutaj, żeby to nie było takie duże, bo już to jest mega duże. Teraz tak. Wyrzućmy tak. Okej. Starczy, starczy, dobra. I teraz tak, daj mi to wiadro. Dobra, super. I rozlewamy. Wyrzucamy te wiadra, nie chcemy ich. Dobra, to nie musi być tak dokładnie chyba. Tak mi się wydaje, że nie będzie zły, jak to nie będzie dokładne. Nie wiem, czy mamy tyle wiader lawy, kurde. To też jest... To jest strasznie dużo tego, dobra. Zróbmy coś takiego. Strasznie dużo tych wiader jest, jasny gwint. Dobra, tak. Świetnie. I teraz możemy to wyrzucić. Bo myślę, że już mapę wyrzuciłem, ale by było. Dobra, i uwaga, stajemy w tym miejscu, klikamy mapę. To jest na samym środku? Jo, jak my trafiliśmy. Dobra, wygląda to przednio. Idziemy to wrzucić do tego. Jak to się nazywa? Do wagonika i mamy zrobione zadanie. Dobra, mam nadzieję, że zostanie to zaakceptowane. To jest posąg tej osoby, która nam da... To nie wygląda w ogóle, jakby to miał być posąg kogoś złego, na jakiego on się kreuje. To wygląda jak jakieś dziecko z przedszkola. Dobra, nie wiem, trudno. Niech jest coś takiego. Zobaczymy, czy to zostanie zaakceptowane, czy powie nam, że mamy to poprawić i coś zrobić innego, czy może sam to poprawi. Nie wiem, może sam to poprawi. Może jak on jest taki brus wszechmogący, to kurde, sam to poprawi. Dobra, wrzućmy to do wagonika. Ja w ogóle nie mam skrzynki. To jest minus taki, więc musimy jeszcze szybko skrzynkę pójść zrobić. Mam nadzieję, że tutaj znowu się mi moby nie zrespiły. Ostatnio to oświetlałem. Jak tu są moby... Dobra, nie ma. Na całe szczęście. Dobra, weźmy skrzynkę, zróbmy jakąś. Obym miał z czego. Bo obawiam się, że... O, dobra, mamy skrzynki. Idę je tam zanieść, bo jak tam jest tyle zadań, to ja co chwilę będę te skrzynki potrzebował. Dobra, bierzemy tutaj wagonik. Tak, robimy tak. Tak, bierzemy to. Stawiamy. I dajemy mu mapę z posągiem. Uwaga, idzie. Odłóżmy to tutaj. Niech leci ten wagonik. Zostanie przyjęte. Proszę, proszę, niech to zostanie przyjęte. Uwaga. Przyjęte, dobra. Przyjęte, dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Odcinek strasznie długi, ale dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeśli wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Zobaczymy, jakie kolejne zadanie jutro dostaniemy, jeżeli dostaniemy zadanie. I mam nadzieję, że w końcu ten ktoś da nam spokój.